Dzień dobry Państwu, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić własną ikonę. Krok pierwszy, otwieramy Paint. Zmniejszamy białą kartkę, no właśnie do wielkości takiej ikony. Powiększamy ją sobie i robimy co na niej chcemy. Możecie robić co tylko chcecie. To zależy, jaką chcecie mieć ikonę. No niech będzie. Zapisujemy. Nazwa nie ma znaczenia. Ale po nazwie, żeby została nasza ikona zapisana jako ikona, a nie jakiś rysunek, musimy napisać kropka i co. I dopiero zapisz. Tu nasza ikona. Zmienimy ten folder. No i proszę. Ikona folderu jest zmieniona. Błyskawicznie. Ale pamiętajcie o jednym. Jeśli skasujecie ikonę, to przy następnym włączeniu komputera ta ikona zniknie. Będzie taki obrazek na folderze. Normalny. Dziękuję i do zobaczenia.